Cześć! Dzisiaj witam się z Wami w Nieogarze, ponieważ prosiłyście mnie, żebym zrobiła dla Was aktualną rutynę pielęgnacyjną. Także jestem totalnie nieogarnięta z samego rana i zaraz spinam włosy, przechodzimy do porannej rutyny pielęgnacyjnej. Zapraszam! Okej, więc jestem z powrotem stylowo, jak widać, adekwatnie do wieku. Zwilżyłam sobie też twarz od razu i przechodzimy do mycia. Aktualnie wykorzystuję sobie piankę. Tak Wam będę pokazywać, bo jesteśmy w odbiciu lustrzanym. Będę się zasłaniać, żeby mnie nie łapał obiektyw. To jest pianka z Nature Up i tą piankę dostałam w paczce PR-owej od EcoZuzu przy okazji właśnie tam kosmetyków Cooler Caramel. To jest troszeczkę inna pianka niż ta, którą używałam niedawno, czyli Biolawel, bo mam wrażenie, że ta pianka nie wspomaga mi gojenia zmian trądzikowych, tak jak tamta Biolawel. Ta jest bardziej, powiedziałabym, jakby do skór takich delikatnych, wrażliwych, suchych. Ona w ogóle nie daje żadnego uczucia ściągnięcia. Oczyszcza bardzo dobrze, bo ja tutaj nie zauważyłam żadnych zaskórników czy jakiejś niedogodności, ale jednak ta wersja z Biolawenu tym moim zmianom trądzikowym bardziej odpowiadała. Pomasuję sobie chwilkę tę twarz. Słuchajcie, jest już 9 miesięcy po operacji nosa, a on wciąż ma takie bardzo wrażliwe miejsca. I ponieważ tutaj zwłaszcza jest taki wrażliwy i ten koniuszek, on się goi jeszcze nawet do roku, dlatego nie ciągnę w dół tego nosa, tylko cały czas właśnie od tych kilku miesięcy robię takie bardziej ruchy posuwiste w górę. Ale jestem w stanie go już w miarę dobrze wymasować, więc jakieś takie zaskórniki w okolicy nosa już mi się nie pojawiają, a powiem Wam, że był taki moment, że ta moja skóra na nosie nie wyglądała zbyt fajnie, właśnie ze względu na to, że nie byłam w stanie wykonać takiego porządnego, intensywnego masażu, ale już wszystko wróciło do normy, ale żeby nie zniwelować tego efektu, który uzyskałam, to właśnie cały czas staram się ten nos opracowywać dokładnie, ale delikatnie. Czuję, że już jest rozprowadzona wszędzie ta pianka, skóra jest wymasowana. Ja mam też tak, że tutaj przy brodzie lubią mi się robić zaskórniki i to od zawsze, ale żeby nie dopuszczać do powstawania zaskórniku, to właśnie bardzo dokładnie opracowuję tutaj to miejsce, naciągam tą skórę specjalnie, żeby dojść do wszystkich zakamarków i też właśnie tu przy dosie, w tych miejscach, gdzie po prostu wiem, że tak genetycznie mam, bo zarówno kobiety w mojej rodzinie też tak obserwowałam, że w tych miejscach miały zawsze problem ze skórnikami, że mi też się coś takiego robi i po prostu dokładnie opracowuję te miejsca i w ogóle nie mam żadnego problemu, żebym ja narzekała, że jakieś zaskórniki mi się robią. Okej, twarz umyta, idę spłukać i wracam do Was. Okej, wróciłam, twarz osuszona i teraz przejdziemy do tonizacji. Aktualnie wykorzystuję tonik Eeny Meeny, to jest tonik jogurtowy i zobaczcie, że on ma taką właśnie mleczną konsystencję. Ja się z nim bardzo polubiłam, więc już jestem na wykończeniu, a szkoda, bo jest to cudowny produkt. I to jest tonik, który... On nie ma substancji takich typowych powierzchniowo-czynnych, jakie bywają w tonikach czasami dodawane, tych takich, które też mogą być stosowane jako kosmetyki, substancje myjące gdzieś na przykład w tonikach typu płyn micelarny czy żel do mycia twarzy. Takich substancji powierzchniowo-czynnych nie ma. Ma takie znacznie delikatniejsze i on się tu no nie pieni. To po prostu widać. I to jest coś, co moja skóra lubi. Toniki, które na przykład mają bogaty skład, a one się w ogóle nie pienią. I zobaczcie, i da się zrobić kosmetyk, który jest tonikiem, nie hydrolatem, czyli tonikiem. Ma naprawdę mnóstwo tutaj substancji aktywnych, pielęgnujących, nawilżających i to rzeczywiście mega czuć, a jednocześnie wcale nie ma tych substancji, które po prostu nie każdej osobie odpowiadają, bo przykładowo moja cera no nie przepada za tymi substancjami takimi powierzchniowo czynnymi z tego względu, że ona się potem łatwo czerwieni. On jest taki gęsty, gęsty, ale spływający, troszkę ciężko mi jest to Wam pokazać. No po prostu jak takie mleczko i jego po prostu się wklepuje przy pomocy dłoni. Myślę, że to stosowanie dla niektórych osób może być troszkę kłopotliwe. Przykładowo mój Adrian zastosował sobie parę razy ten tonik i mówi, że jest super, że w ogóle jakie nawilżenie i wspaniały kosmetyk. No Adrian jest totalnie zakochany w Eeny Meeny. Natomiast przez to, że trzeba to gdzieś tam na dłonie nalewać, to on sięga wciąż po hydrolat, chociaż akurat ma hydrolat, który nie ma odpowiedniego pH i bardzo go prosiłam, żeby tego hydrolatu nie wykorzystywał, no ale widzę, że jednak wygoda stosowania wygrywa. Także kto wie, może Eeny Meeny jeszcze rozwinie troszkę tą serię swoją tonikową, byłoby super. Natomiast sam produkt sobie jest rewelacyjny. Producent opisuje, że ten tonik można stosować też bez żadnego kremu dodatkowo na niego. Ja go wykorzystuję klasycznie jako tonik, za chwilę przejdziemy do nakładania kremu, ale już po prostu czuję po nałożeniu tego toniku, że faktycznie ta skóra jest super nawilżona, jednocześnie nie jest w ogóle obciążona. Ona troszeczkę się, na pewno ma połysk, troszeczkę się błyszczy, ale to się w ogóle mega super fajnie wchłania. I na przykład czasami tak jest, że nie wiem, chcę wziąć kąpiel sobie, poleżeć w wannie, no to właśnie najpierw myję twarz, nakładam ten tonik i idę się sobie wyleżeć, idę sobie poleżeć w wannie i dopiero w następnej kolejności potem przychodzę do tam dalszych czynności pielęgnacyjnych, żeby nie było tak, że no nie wiem, no nie lubię na przykład mieć od razu na twarzy jakiejś grubej warstwy pielęgnacyjnej, skoro wiem, że zaraz wchodzę do wody i jest duże prawdopodobieństwo, że coś mi na twarz chlapnie i na przykład będę to i tak musiała jeszcze raz zmywać, bo czasami i tak się zdarza. A tutaj jak nałożę sobie sam ten tonik, to już mam komfortowe uczucie nawilżenia i jestem przekonana, że wartość pH jest odpowiednia, bo tutaj jeszcze udało mi się sprawdzić wartość pH tego toniku, zanim stłukłam pH-metr i tutaj pH było super wzorowe, więc ja jestem po prostu totalnie urzeczona i zakochana w tym toniku. A teraz przejdźmy do kremu. I jako krem używam sobie aktualnie Sylveco WOW. On ma taką mocno połyskującą etykietkę, więc ciężko mi jest to troszkę złapać w kamerze. Natomiast jest to krem, który ma mieć właściwości z jednej strony nawilżające i ochronne, ale niezbyt obciążające cerę, bo jest to robione z myślą o cerze nastoletniej i dodatkowo ma tutaj dodatki takie, które mają wspomagać gojenie zmian trądzikowych. Czyli mamy tutaj olej z czarnuszki, to po prostu aż czuć, bo olej z czarnuszki ma swój charakterystyczny zapach i dodatek oskoły, soku z kory brzozy. Jeżeli nie próbowałyście kiedyś oskoły, koniecznie spróbujcie. Można ją kupić w sklepach zielarskich albo takich dużych hipermarketach, gdzie jest jakaś półka z taką zdrową żywnością i ta oskoła jest zazwyczaj w słoikach, czy butelkach takich szklanych, jak kiedyś były, nie wiem, za dzieciaka może pamiętacie, może jesteście z tych lat co ja, że były kubusie litrowe w szklanych butelkach, może jeszcze są, nie wiem. Anyway, bardzo smaczny preparat, bardzo smaczny soczek, mega orzeźwiający i lekko słodki, a dodatkowo ma dużo właściwości zdrowotnych. Tutaj się nie będę wymądrzać, to zostawię kwestią bardziej osobom, które znają się na dietetyce, ale faktycznie smakowo fantastyczny, więc można łączyć to, żeby coś było i zdrowe, i smaczne. Jeżeli chodzi o ten krem, on właśnie nie ma tak ultra lekkiej konsystencji, jak mogłam się tego spodziewać. Bo wydawało mi się, przyznaję tak w teorii, kiedy sobie czytałam o tym kremie, że w sytuacji, kiedy jest to preparat dla nastolatków, to się spodziewałam, że będzie to coś tak lekkiego jak na przykład Duetus, albo przykładowo jak ten normalizująca seria Zwianka. Nie, to jest coś innego i tutaj konsystencję mam go troszkę porównała, może nie jest to 1:1, ale troszeczkę bardziej do lekkiego kremu nagietkowego z Sylveco, czyli coś, co daje uczucie takiego komfortu i ochrony i takiej aksamitności na skórze, a jednocześnie dzięki temu, że ma substancje wspomagające gojenie zmian trądzikowych, to na to też wpływa. Z moją cerą jest stopniowo coraz lepiej, wiem, że wciąż nie jest to idealnie, tak by powinno być, ale z miesiąca na miesiąc widzę, że ten mój trądzik się uspokaja i widzę światełko w tunelu. Jeżeli chodzi o tą serię WOW, ja jestem w ogóle wielką fanką tych zapachów. Te zapachy są niesamowicie unikatowe, one są słodkie, ale nie są takie męczące, ulipkowe. Mogłabym mieć tego typu na przykład, nie wiem, jakieś perfumy czy coś w ten deseń. Nie są to na pewno takie kosmetyki z kompozycjami zapachowymi, które by się kojarzyły z nastolatkami. Absolutnie nie, więc ja sądzę, że również nastolatki takie jak ja, 30 plus, też znajdą coś tutaj dla siebie. Jedyny minus taki mój osobiście, który tutaj widzę, to kwestia opakowania. Ja jestem wielką fanką tych Erlesów, na przykład z Sylveco. Bardzo lubię właśnie, kiedy mogę wyciskać kosmetyk z opakowania, czy tak na przykład są te z Biolavenu, te tubkowe, też są dla mnie ok. Bardziej to lubię niż to, kiedy wprowadzam palec do środka, ale to już są po prostu takie moje indywidualne preferencje. Sądzę, że osoby, które zwracają uwagę na opakowania, to wezmą tutaj pod uwagę to, że słoiczek jest szklany. Zanim przejdziemy do filtru, to jeszcze odżywka do rzęs. Ta odżywka z Balei, ja Wam ją już kilkukrotnie pokazywałam. Ona bardzo dobrze robi na moje rzęsy, bo bardzo ładnie mi rosną i są gęste, więc super. Tylko czasem jak stosuję na noc, to mam taki efekt, że budzę się rano i mam bardzo suche oczy. I z tego powodu zaczęłam ją używać sobie na dzień. Ja w ogóle na dzień nie lubię stosować takiej rozbudowanej pielęgnacji, raczej stawiam na jakiś taki minimalizm kosmetyczny. Natomiast ze względu na to, że rano czasem ciężko jest mi oczy otworzyć, bo mam takie oczy suche, kiedy nałożę sobie tego zbyt dużo, a na dzień, kiedy to nakładam, to ani mi to nie rozmywa makijażu, ani nie rozpływa mi się eyeliner, jeżeli nakładam i w ogóle nie mam jakiegoś uczucia suchości w ciągu dnia, to po prostu ten preparat tak mi indywidualnie bardziej odpowiada, żeby stosować go na dzień. A teraz przejdziemy do filtra. I w filmie o filtrach i ich wartości pH wspominałam Wam, że udało mi się właśnie sprawdzić też wartość pH filtrów, które w swojej kosmetyczce aktualnie posiadam. I właśnie kremy z Eeny Meeny były jednymi z tych filtrów, których pH w mojej opinii jest super, jest akceptowalne, bardzo zbliżone do fizjologicznego, naprawdę mega blisko, więc to też nie jest tak, że wszystkie filtry mają zasadowe pH lub niefizjologiczne i są wśród nich takie, które faktycznie ta wartość pH mocno odbiega od skóry, a są takie filtry, które jednak to pH mają takie bardzo zbliżone do fizjologicznego i z tego względu ja Wam mówiłam na ten temat, macie cały film, więc link macie powyżej, sprawdźcie sobie koniecznie, natomiast pokrótce, jeżeli tamtego filmu jeszcze nie widziałyście, ja też postanowiłam, że żeby dodatkowo chronić tę skórę przed tym wpływem ewentualnie niekorzystnej jakiejś wartości pH, to właśnie bardzo Was zachęcam do tego, żeby jednak stosować toniki i właśnie pod filtry nakładać sobie krem. Ja wiem, że pod kremy z filtrem niekoniecznie trzeba nakładać krem pielęgnacyjny, bo te kremy z filtrami, zwłaszcza te naturalne, one same w sobie są często bogate pod względem też pielęgnującym i nawilżającym, natomiast no, osobiście bardzo zwracam uwagę na tą wartość pH i dlatego chciałabym na swoją twarz nakładać kosmetyki o jak najbardziej zbliżonej fizjologicznemu wartości pH, a jeżeli no tak jak w przypadku filtrów nie zawsze to jest możliwe, to po prostu możliwie jak najbardziej tą skórę ochronić, no i dodatkowo jeżeli ta wartość pH jest tylko tak nieznacznie inna niż wartość pH skóry, to myślę, że tutaj już robotę też załatwi kwestia produkowania potu przez moją skórę, ale absolutnie nie jestem za tym, żeby celowo stosować kosmetyki na przykład mocno zaburzające pH jak mydła lub na przykład no, te filtry, które faktycznie tą wartość pH mają totalnie z innego bieguna niż potrzeby naszej skóry. No, na ten temat macie w ogóle cały film u mnie na kanale, więc wiecie już jak to wygląda. A tak prezentuje się ten filtr. On nie jest bielący. To jest akurat wersja bezpigmentowa, ja miałam wersję też z pigmentami, obie uwielbiam, oba sprawdzają się fantastycznie, oba mają naprawdę ładne to pH, zwłaszcza jak na filtry, więc bardzo na plus. I tak prezentuje się twarz po porannej rutynie pielęgnacyjnej, idę teraz wykończyć, zrobić sobie makijaż, ogarnąć się i widzimy się wieczorem na wieczornej rutynie pielęgnacyjnej. Do zobaczenia! Ok, więc jestem już wieczorem, godziny wieczorne, będziemy teraz się demakijażować. Teraz inaczej mi się kamera ustawiła, mam nadzieję, że będzie się Wam dobrze oglądało. Czyli teraz będzie Eeny Meeny, to jest ich nowy balsam, masło do demakijażu, łagodny balsam do demakijażu. I to jest produkt taki, który właśnie łatwo ma się zmywać przy pomocy samej wody. O, teraz go widzicie ładnie. Jest cudowny, w ogóle nie szczypie w oczy. Bardzo ładnie zmywa makijaż i on ma mieć też taką formułę, która w ogóle nie powoduje zapychania, pomimo tego, że jest mocno taki właśnie emolientowy. On ma bardzo przyjemny zapach, mega naturalny, ma dodatek tutaj olejku waniliowego. Ta wanilia nie jest taka bardzo charakterystyczna, mocno wyczuwalna i mocno zauważalna, ale ewidentnie jest to coś, co bardzo przyjemnie pachnie, delikatnie i tak bardzo lekko słodko. Kiedy wącham sobie ten kosmetyk, on mi trochę przypomina pieczywo drożdżowe, takie świeże w piekarni, jak pachnie. Nie jest to jeden do jednego zapach, ale właśnie najbardziej tego typu aromat, takiej właśnie drożdżowej plecionki, coś w ten deseń. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to Adrian w tym momencie paczki pakuje, paczuszki dla Was. Tam Wam wysyłam paczki za nasze rozdania. No i właśnie walczy z taśmą, ale my się już demakijażujmy. Ten kosmetyk w ogóle nie szczypie w oczy i za to bardzo się z nim polubiłam. Bez problemu ja sobie mogę opracować właśnie powieki, zmyć eyeliner i nawet jak się coś mi do oka dostanie, to nie szczypie. Super dla wrażliwych okolic oczu, dla wrażliwych skór. Wspaniała opcja. I przy pomocy zwilżonych płatków kosmetycznych zmywam sobie właśnie pozostałości makijażu razem z tym balsamem. Ale super jest. Bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Ogólnie Eeny Meeny bardzo fajnie się rozwija. Miło się obserwuje rozwój tej firmy. Makijaż zmyty, więc teraz pianka, którą widziałyście już rano. Nature Up. Masu, 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 masu. Idę spłukać piankę i zaraz do Was wracam. Tonizacja kosmetykiem, który już poznałyście. I ponieważ widzę, że mój kot właśnie stoi nad miseczką, co oznacza matka dawaj jeść, to nałożę ten tonik. I tak Wam wspominałam wcześniej, on jest super pod tym kątem, że daje bardzo komfortowe uczucie nawilżenia skóry. Nie ma takiej potrzeby, że już muszę czym prędzej nałożyć krem. On sam z siebie fantastycznie nawilża. Także wykorzystam dosłownie te 2 minuty, żeby zapodać kotu saszetę. Ponieważ moje zmiany trądzikowe wciąż mają się bardzo dobrze. Tutaj chyba jeszcze nawet tak jest w miarę spoko, ale tutaj mam nadzieję, że uda się Wam to jakoś zobaczyć. No, chyba w ten sposób tutaj te zmiany trądzikowe są. Więc zastosuję sobie z Sylveco serum punktowe na wypryski. W sumie mogłam sobie ściągnąć najpierw te kolczyki, no ale dobra, do filmu niech to wygląda. Najwyżej sobie jeszcze się poprawię po filmie. Na okolicy oka ląduje eliksir z DS. Mega wydajny, nieśmiertelny, po prostu wydajny kosmetyk. A na całą twarz ląduje odżywcze serum rewitalizujące z Eeny Meeny. Dużo kosmetyków z Eeny Meeny w tym momencie używam, tak mi się zebrało. Ale słuchajcie, to serum ma mieć właściwości takie wypełniające zmarszczki, silnie przeciwstarzeniowe. W kontekście zmarszczek nie tych takich głębokich brust, ale właśnie tych takich, które na przykład wynikają z odwodnienia, coś takiego, jeżeli jest taka siateczka zmarszczek, to ma właśnie je całkowicie niwelować, a te takie bruzdy po prostu spłycać. Czemu nie? Będę testować jak najbardziej. Mnie takie kosmetyki bardzo intrygują. Chętnie bym kupowała bardziej kosmetyk niż szła na medycynę estetyczną, tylko żeby efekt był. Więc nakładajmy pewno. I oszczędnie, bo to takie serum malutkie, no to trzeba go z pietyzmem stosować. Nie zbyt wiele, żeby było wydajne, ale jest wydajne. Ja już go mam przez gdzieś od miesiąca czasu, tylko że wiecie, jak ja 2 razy w tygodniu używam serum, więc takie malusie opakowanie mi nawet na całkiem długi czas wystarcza. Na okolice oka Manilu rozświetlający krem. A na całą twarz krem na noc z witaminą C Clochee. To jest krem, który był przeze mnie, mogę powiedzieć, troszkę niedoceniony, bo ja sądziłam, kiedy po niego sięgnęłam, no nie wiem, jak moja cera teraz zareaguje. Ta cera jest taka kapryśna w tym momencie, właśnie te zmiany trądzikowe się pojawiają, więc nie wiedziałam, jak moja skóra zareaguje, czy właśnie nie będzie to krem za słabo, jakoś tak wspomagający gojenie zmian trądzikowych. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Okazało się, że ten krem fantastycznie goi mi ten trądzik. Może może nie jakoś fantastycznie, nie jest to krem typowo dedykowany zmianom trądzikowym, ale widzę to przełożenie, widzę, że jest efekt, że te zmiany się cofają. Fakt faktem, jeśli chodzi o witaminę C, to ona ma takie działanie, że przez to, że działa przeciwzapalnie, wspomaga gojenie zmian trądzikowych i to właśnie ewidentnie widzę. A dodatkowo moja naczynkowa cera... Tosiu, jeszcze teraz Ty będziesz mi drapać, no po prostu masakra, cyrk na kółkach. Moja naczynkowa cera jest taka bardziej gładsza i mniej właśnie tych zaczerwienionych policzków, mniej są zaczerwienione policzki i to po prostu mega, co zauważyłam, to właśnie ujednolicenie takiego kolorytu skóry i za to bardzo właśnie ten krem polubiłam. On w ogóle ma mega przystępną taką, słuchajcie, już jestem po całym dniu też i nagrywania i pracy, więc gadam głupoty. Ma bardzo przyjemną konsystencję, taką aksamitną, niesamowicie przyjemnie się go nakłada i mocno nawilża. Więc obawiałam się, czy będzie to krem, który będzie faktycznie dobrze dopasowany do potrzeb mojej aktualnie skóry, ale okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę. To, co Wam tutaj pokazywałam, że jakieś zmiany trądzikowe są, no słuchajcie, są, nie powiem, że nie ma, jednak kosmetyk no nie ma wpływu na hormony i tak, żeby ten trądzik się nie pojawiał. W tym momencie w ogóle jestem w trakcie okresu, więc jeszcze dodatkowo po prostu ta skóra żyje własnym życiem, ale widzę z miesiąca na miesiąc, że ten trądzik, ten wysyp taki trądziku przed okresem jest coraz delikatniejszy, łatwiej ustępuje. No i też te kosmetyki, które stosuję cały czas, widzę, że one sprawiają, że te zmiany, które się pojawiają, nie są aż tak intensywne, aż tak czerwone i w miarę szybko ustępują. Więc to jest wszystko bardzo, bardzo na plus i tak właśnie kosmetyki mają działać. One pewnych rzeczy nie przeskoczą, ale działają wspomagająco na pracę skóry. Więc z tego kremu jak najbardziej jestem mega zadowolona. No i tak właśnie wygląda moja aktualna pielęgnacja twarzy. Jestem ciekawa, czy któreś z tych kosmetyków miałyście. Może zainteresowałam Was którymś, a może któryś postanowicie nabyć. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach pod filmem, jeśli się Wam podobał. Czekam na łapki w górę, niech więcej osób ten film zobaczy, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!